for a hot gun, Leo. No szkoda, szkoda takich zwierzaków. Nad rzeką Mekong. Wypożyczyliśmy taki samochód, to jest Toyota Hilux, który kosztował nas niewiele ponad 5000 na 26 dni. Jeździmy tym samochodem po całym Laosie. Sprawuje się bardzo dobrze. Większość samochodów, które widzimy, to są właśnie białe Hiluxy. Jedziemy właśnie taką drogą pośród gór, wyboistą, z krótkimi odcinkami asfaltu. Cały czas tutaj ciągną tiry z naprzeciwka, więc trzeba uważać. To taka koszmarna droga. Artur mówi, że nigdy taką drogą nie jechał. Ja też. Średnia prędkość to jest, nie wiem, 30 na godzinę. No i mamy przymusowy postój, ponieważ są prace na drodze. Umacniane skarpy przy drodze. Pracują koparki, a my stoimy. Nie wiadomo ile. No widać, że ta droga jest teraz nieprzejezdna, więc te koparki muszą coś tutaj zrobić. No i może nas puszczą za jakiś czas. Turystycznej Monkey Forest, czyli miejsca, gdzie żyją makaki. W tym lesie można sobie zrobić przechadzkę. Jest chłód, jest cień, rosną wysokie drzewa, a wokół ganiają makaki. Mam wrażenie, że dla niektórych dzieci jesteśmy większym wrażeniem niż te małpy, bo pokazują palcami na nas. No, no i zobaczcie, jak upieprzyły nam samochód. Jakieś kawałki. No po prostu. Taki był śliczny samochód. Jest okazja, żeby przejechać się zipline, więc korzystam. Kosztuje $30 taka przejażdżka, jest kilka tras, liną, później jest spacer, mam nadzieję, że będzie fajnie, super. Idzie ze mną aż dwóch przewodników dla mojego bezpieczeństwa. Pierwszy będzie jechał, jeden, później ja i ja w środku. Już pojechał. To jest połowa tej całej ścieżki. Całe przejście zajmuje około 2 godzin. Bardzo fajna sceneria, takie ostre skały. Pośród tych ostrych skał żyje pewien gatunek jaszczurki.
który został opisany w tamtym roku jako nowy gatunek dla świata. To jest endemit, żyje tylko tutaj, w tych skałach. Swoją barwą przypomina te skały, ma taką barwę właśnie szarą, ciemno-szarą, grafitową. Trekking po dżungli. Kawałek, wspinamy się pod górę. No jak się tak pozjeżdżało w dół, to trzeba teraz pod górę chodzić z mozołem. No w takim klimacie wcale nie jest takie łatwe. Jest gorąco i parno. Przy miejscowości Pont Savan jest znane miejsce, równina dzbanów, wpisane na listę światowego dziedzictwa. Bilet wejściowy kosztuje 35 tysięcy kipów, czyli około 7 zł. Można przypuszczać, że te dzbany były wykuwane w innym miejscu i transportowane tutaj, więc to jakieś jest skupisko. No, ja bym raczej się skłaniał ku temu, że były to po prostu takie spichlerze. Inna hipoteza mówi o tym, że te urny służyły do przechowywania wody na cele karawan, które wędrowały tutaj z Indii. Z kolei według legend lokalnych mieszkańców ten płaskowyż zamieszkiwali olbrzymi, którzy w urnach ważyli whisky ryżowe zwane Lao Lao. Spotkaliśmy dziewczynę w strojach pięknych. Mieszkańcy. O, Sabadi. Sabadi. Młody też. Tutaj dziewczyna. Super. Tak, jesteśmy teraz na posterunku policji i nasze paszporty są kserowane, robione zdjęcia, ponieważ Artur chodził sobie po polu i spotkał kilku wieśniaków, którzy go otoczyli. Ja do niego musiałem przyjechać i zabrałem go samochodem, pojechaliśmy na policję, ale możemy spokojnie mówić, bo oni nas nie rozumieją. Też wprost nie mogę tego nagrywać, ale udaje mi się parę tutaj ujęć zrobić. Kserowali nam paszporty, o ile pierwsza strona to rozumiem, to skserowali również okładkę z tyłu, na której w ogóle nic nie ma, jest tylko czarno. Czarno się odbiło na kserze. No ale jest orzełek, widać orzełka? Nie, no, nie widać orzełka, natomiast widać jakąś nalepkę z innego kraju, kto tam przylepił wcześniej. Może o to chodzi, że myślą, że to coś ważnego. Także to nie wygląda, przypomina komendę policji jakąś, no ale jednak spisują nas tutaj. O, jakiś protokół w ogóle. To jest poważna sprawa. Nauczyli się mojego nazwiska wymawiać. No, ze Zbyszkiem jest trochę gorzej. Kasprzykowski. Kasichowski. Nie, nie. Kasichowski. Tu przy drodze zobaczyliśmy słonia. Słoń jest przywiązany za nogę. Jest dosyć duży. No to jest taki rodzaj właśnie biznesu, czyli słoń stoi przy drodze. Ludzie się zatrzymują, kupują jedzenie dla tego słonia za 10 tysięcy kipów, czyli no to będzie 2 złote, niedużo to jest. No szkoda takich zwierzaków. One są w niewoli, wykorzystywane do czegoś. Sposób na jazdę. Słoń się w miarę słucha. Na samym południu Laosu, nad rzeką Mekong, jest znane miejsce turystyczne. To są wodospady Con Fa Feng. Taki jest widok z tarasu głównego na masy wody, która spływa Mekongiem. To jest tylko odnoga boczna, która się tutaj przebija przez skały.
wlewa się tutaj wodę. O, tutaj. I tutaj. A i tutaj obmywa. Ta woda obmywa posągi Buddy. I tam jest też, tu są kwiaty. I spływa tutaj. I robi się święta. Aha. Rozumiem.